kamery. Już szósty rok, aż się boję liczyć, już jesteśmy szósty rok w Olsztynie, także bardzo się cieszę, super dzisiaj pogoda, bardzo dużo zawodników, bo mamy prawie 40 uczestników, także bardzo nam miło znowu, że Rutnicki Cup przyjechał do Olsztyna, no i poseł niekoniecznie musi być w garniturze i w krawacie, też lubi aktywnie spędzać czas wolny. Zanim porozmawiamy na temat Olsztyna i tutejszych rozgrywek, chciałbym się zapytać, bo to jest faktycznie już 6 lat, czy pan poseł wie o jakichś takich wymiernych korzyściach, czy te drużyny, które biorą udział w Cup, potem dalej idą, korzystają z tego doświadczenia i osiągają jakieś inne zaszczyty. No, jest paru chłopaków, którzy kiedyś przewinęli się podczas tego turnieju, a dzisiaj widzę ich w bardzo dobrych klubach w Polsce, ale przede wszystkim to jest coś niesamowitego, że my razem dorastamy. Tak? No, jak zaczynałem, miałem 27 lat, gdy zaczynałem pierwszy Rutnicki, teraz mam 33 i wielu chłopaków też zaczynało, gdy miało lat 14-15, teraz są już mężczyznami, także to też niesamowita sprawa i myślę, że to jest jakby największy plus, że jesteśmy tutaj jedną wielką rodziną. Proszę nam przypomnieć, kto w ubiegłym roku wygrał finały Rutnicki Cup? W zeszłym roku wygrała para Józefczak-Szubsztarski, bardzo dobra para. W tym roku też się zakwalifikowali. Już za dwa tygodnie, 31 lipca, zupełnie niedaleko, korzystając z okazji wszystkich zapraszam. Wielki finał w Zbąszyniu w tym roku. Na deser będzie też koncert Stachurskiego, także myślę, że wielka gratka dla fanów siatkówki i muzyki. No, wszystkich zapraszamy do Zbąszenia. No, troszeczkę wrzucę kamyszek do tego ogródka, bo tutaj przede mną i przed panem wicestarostą pan poseł obiecał w zeszłym roku, że finał mimo wszystko odbędzie się w Olsztynie. Proszę to skomentować, panie wicestarosto. Nie ma co komentować, także myślę, że pan poseł obieca nam, że w przyszłoroczny finał odbędzie jesteśmy się coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej. W Zbąszeniu jesteśmy blisko. Na pewno miejsce jest niesamowite. Też mamy blisko scenę. Mam nadzieję, że zabawa z Rutnicki Cup nie zakończy się w tym roku. Będziemy cały czas się bawić, także biorąc pod uwagę no, bardzo dobrą współpracę z panem starostą, no, postaramy się zrobić coś sympatycznego. Też mam pomysły, jeszcze być może na jakąś piłkę plażową. Tutaj pan starosta trenuje, cały czas się przygotowuje. Jeszcze w tym roku nie zagra, ale obiecał mi, że w przyszłym roku to już... No właśnie, pan starosta obiecał w zeszłym roku, że też wystawi jakąś drużynę. No, chciałem wystawić, ale trudno znaleźć kogoś do mojej wagi, także... No nie, no waga jest podobna, także... Pan poseł obiecał, że jeszcze mi odpuści w tym roku, ale w przyszłym roku powiedział, że nie. A chciałbym wrócić do tego, co pan poseł powiedział, no jak zwykle, jak polityk wymigał się z odpowiedzi. Panie pośle, no oczekujemy dzisiaj jasnej, konkretnej deklaracji, że w przyszłym roku jak jest pan starosta finał. Pomoże, oczywiście zorganizujemy. Myślę, że na pewno możemy tu coś fajnego zrobić, bo potencjał tego miejsca naprawdę jest bardzo fajny, także postaramy się. Ile drużyn się dzisiaj zgłosiło i skąd przyjechali do nas? 19 drużyn. Muszę zerknąć, skąd się pojawili. Oczywiście są drużyny z Olsztyna, drużyny ze Zbąszynia, ale też są drużyny ze Świebodzina. Muszę powiedzieć, że już nie tylko Wielkopolska, bo gdy zaczynamy analizować, to i mamy drużyny z Zachodniopomorskiego, z Pomorskiego, z Kujawskiego, także mamy tych z Lubuskiego, także powoli ten Rutnicki dociera do szerszej rzeszy fanów siatkówki plażowej. Ja się bardzo z tego cieszę. Dzisiaj 19 par, prawie rekord. Wczoraj mieliśmy w Wągrowcu 20 par. No także widać, że w Olsztynie okolice siatkówką stoją. Od 1 lipca przestał funkcjonować nasz drugi budynek, budynek w pałacu, nasza siedziba właściwie w budynku pałacu w Gostieszynie. Wszystkie te dzieci, które pozostały pod naszą opieką, zostały przeniesione tutaj do Olsztyna. W Olsztynie odzyskaliśmy z powrotem, to znaczy ten parter, który kiedyś oddaliśmy w użytkowanie powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i był tam ośrodek interwencji kryzysowej, z powrotem wrócił do nas, tam utworzyliśmy mieszkanie dla dzieci, a ośrodek interwencji kryzysowej mieści się w byłym mieszkaniu chronionym. Dzieci mamy na dzień dzisiejszy 42, z tym, że do końca tego roku zostanie nam 30, tak jak to jest zgodne z ustawą. Dlaczego mamy jeszcze tyle dzieci? Dlatego, że w trakcie się usamodzielniają. Fizycznie mamy teraz dzieci 7 tutaj mieszkających we Olsztynie, bo są dzieci na wakacjach, także mogliśmy sobie w tym okresie pozwolić na to, że mamy tą liczbę dzieci więcej, chociaż docelowo cały tutaj nasz dom jest szykowany na 30 dzieci.
Jako wolontariusz Domu Dziecka zauważyłam, że podopieczni Domu Dziecka często trafiają albo mieszkają w Domu Dziecka, dlatego że ich rodzice są bezradni, nie mają motywacji do działania, nie mają też te dzieci pozytywnych wzorców i dlatego chciałabym je nauczyć, jak pozyskać tą żywność, nauczyć ich cierpliwości, a także wspólna praca daje, prawda, motywację do działania, a wkład własnych powoduje poszanowanie jej rezultatów. I stąd właśnie narodził się ten pomysł. Innowacyjny ekologiczny ogród, który jest realizowany w ramach drugiej edycji studenckiego projektu społecznego prowadzonego przez Fundację Bankową imienia Leopolda Kronenberga przy City Handlowy. Będzie to ogród zgodny z zasadami ekologii, w którym założyliśmy instalację małej szklarni, w której będą rosły pomidory i ogórki. Będzie także innowacja na skalę regionu, jadalna ściana złożona z warzyw, samych warzyw, także ściana truskawkowa. Będziemy uczyć dzieci segregowania odpadów. Zainstalujemy kompostownik, zrobimy ogrodzenie z pnących róż. Będziemy także malować tutaj ławki, które się znajdują drewniane. Kto będzie pomagał przy tych pracach? Wolontariusze. Chciałabym zaapelować o to, żeby Państwo się zgłaszali. W czwartek będzie zebranie informacyjne o godzinie 17. Jeśli ktoś chce twórczo spędzić wakacje, to chętnie zapraszam. Będziemy realizować ten projekt w lipcu i w sierpniu, a takim momentem kulminacyjnym będzie konferencja 3 września na temat postaw proekologicznych, zdrowego stylu życia, w której będziemy zachęcać do uprawiania własnej żywności. Wszystkich serdecznie zapraszam. Skąd znalazły się środki na sfinansowanie tego ogrodu? No więc właśnie to jest najważniejsze pytanie, ponieważ my jesteśmy teraz troszeczkę ograniczeni w środkach, ponieważ budżet mieliśmy skalkulowany na większą ilość dzieci, czyli po stronie dochodowej mamy znacznie mniej dochodów, a strona wydatkowa przynajmniej do końca czerwca była taka sama jak co roku, także pieniędzy nam zabraknie, będzie nam starostwo musiało dołożyć, ale ten projekt, tak jak już tutaj powiedziała moja przedmówczyni, że zostaje zrealizowany całkowicie ze środków pozabudżetowych, poza budżetem tej placówki. To znaczy część finansowana jest z tego projektu. Praca to jest praca dzieci naszych, praca wolontariuszy, a poza tym rośliny, nasadzenia uzyskujemy od sponsorów. Już nawet wczoraj byliśmy, mamy już załatwione sadzonki ogórków, pomidorów. Również jesteśmy w trakcie pertraktowania sadzonek truskawek, które będą wisiały na ścianie, one będą przywiezione z Holandii. Poza tym bardzo się ten pomysł tych prac podobał się naszym dzieciom, ponieważ same tutaj codziennie przychodzą i jak przychodzą z pracy, bo praktycznie teraz przebywają tutaj tylko ci, którzy pracują, mają praktyki, to coś robią. Już ładnie doprowadzili do stanu zerowego ogrodzenie, które się sypało i mamy taki pomysł, że to ogrodzenie po prostu wyczyścimy i będzie to, nie będziemy tutaj ładować dodatkowych cementów, czegokolwiek, tylko wyczyścimy cegłę i będzie to takie też ekologiczne, chociaż jest to bardzo stary i dzieci mi mówią, czy to na pewno będzie ładnie, taka nieładna cegła, ale myślę, że może to trochę podmalujemy, coś zrobimy, że będzie to wyglądało. Także jak sądzę, w tym wrześniu, jak projekt już będzie ukończony, to będzie tutaj znacznie ładniej. Mamy też jeszcze plany takie, żeby tą część budynków gospodarczych, które teraz zostały zaadoptowane na siłownię, ponieważ w Gościszynie mieliśmy salę gimnastyczną, tu nie. Też dzieci same, włącznie z wychowawcami, całość wyremontowały, zrobiły. Jest tam bardzo ładnie w środku już. Nie ma jeszcze tych urządzeń, ale chcemy to ocieplić i nie chcemy rezygnować z plenerów malarskich, które były do tej pory w Gościszynie. Te plenery chcemy przenieść tutaj do Wolsztyna i we Wolsztynie w tym roku na plenerze młodzież z liceum plastycznego z Zielonej Góry namalowałaby jakieś murale po prostu. Malowidła na murze, żeby to wszystko, żeby to nabrało tutaj jakiegoś takiego bardziej wesołego wyglądu, bo widać, że są tutaj drzewa, jest tak trochę smutno. Ale będziemy też robili tutaj w ramach, wykorzystując tych wolontariuszy, którzy są do tego projektu, to właściwie nie obejmuje projekt, ale skoro są chętni do pracy, to ich wykorzystamy. Zrobimy tutaj ładne boisko do piłki plażowej, siatkowej. Także czekamy też na kogoś, kto by nam pomógł przełożyć tą kostkę
przełożyć tą kostkę tutaj brukową, bo ona jest bardzo, jest ładna ta kostka, to jest właściwie kamień, ale brzydko ułożona. Jakby się może ktoś znalazł, który, może jakiś emeryt, który się zna trochę i pokierował, nasze dzieci zrobią, tylko musi być ktoś, kto się zna i powie nam, jak to zrobić. To apeluję i wszystkie ręce są tutaj bardzo mile widziane i myślę, że może ktoś tutaj też spędzić mile czas na terenie naszego obiektu. Nazywamy się Drunken Road, jest nas pięciu, plus nasza menadżerka Daria. No dobra, od kiedy powstał zespół? 4 lata? No nie, no czekaj, ogólnie teraz... zespół powstał na początku 2008 roku. Razem z Bartkiem go stworzyliśmy i dobieraliśmy tutaj po kolei naszych znajomych. Dobieraliśmy, no dołączyli do nas po prostu, nie? No, no bardziej spontanicznie, ale po prostu... czteroosobowym, tak? Bez no, no, po prostu tutaj powstało taki projekt znajomych i zamierzaliśmy od początku grać rock'n'rolla. No w pewnym momencie zabrakło nam jakiegoś... Nie? No, dokładnie. No i od jakiegoś półtora roku jesteśmy, gramy w pięcioosobowym składzie. Półtora roku. No przecież wakacje są. No, wakacje no przed wakacjami przecież przyszedłem, nie? Nie, w czerwcu, a teraz jest lipiec. No to... Dobra! Nieważne! Od jakiegoś roku gramy w składzie pięcioosobowym. Nas dwóch tutaj gramy na gitarach elektrycznych, no i jesteśmy fajni. Najfajniejsi. Ja jestem multiinstrumentalistą, gram na akordeonie i bongolance. Nie, ja akurat jestem wokalistą, tutaj siedzi perkusista. W tym roku braliśmy udział w festiwalu Rok Nocą w Zielonej Górze, w finale. No i w finale zagraliśmy i finał się właściwie skończył, także to... Zajęliśmy zaszczytne 6. miejsce. Tak? No, tak napisali. No. Powinniśmy zająć pierwsze. Też tak napisali. No, no napisali tak, no. No tak napisali. Nie no, sukcesy dopiero będą jeszcze, tak? Także... No teraz sukcesem jest to, że gramy w tym całym śmiesznym Must Be The Music. No właśnie, jak się zaczęła ta przygoda z Must Be The Music? To już musi opowiedzieć tutaj pomysłodawca. Ogólnie wyszło tak, że... Znaczy to jest już drugie podejście, drugie tak? podejście, dokładnie. Byliśmy mniej więcej, właściwie nawet nie rok temu, bo to było trochę ponad pół roku temu, byliśmy w Łodzi na castingu. No i po prostu tam nie wyszło, znaczy zagraliśmy ok, ale nas nie wybrali, nie? Teraz już sobie powiedzieliśmy, że pojedziemy ostatni raz. Pojechaliśmy i się dostaliśmy. Casting odbywał się w Poznaniu i na początku wygląda to tak, że te castingi były robione przed producentami programu Must Be The Music. No i teraz dostaliśmy się na już te właściwe castingi, które odbędą się w Teatrze Roma. No, Roma w Warszawie i to już będzie normalny casting przed jurorami programu Must Be The Music.
szczerze, to jakichś takich złożonych planów nie mamy po prostu. No teraz jedziemy do tego Polsatu całego i potem zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Może ruszy z kopyta, a jak nie, no to tak czy siak będziemy dalej robić swoje, nie? Dokładnie, będziemy dalej grać próby, dalej łapać się na różne koncerty i jakieś eventy. Dokładnie, no i jeszcze druga kwestia to jest teraz poskładanie płyty, tak? Bo nagraliśmy w kwietniu jakby pierwszą część płyty. Było tam 6 kawałków. Daliśmy ją pod demem. Tak, dokładnie. No i... Pura nazywa się Smells Like Shit. Dokładnie. No i teraz, powiedzmy, niecały miesiąc temu skończyliśmy nagrywać następne 5 kawałków. No i chcą to scalić teraz w jedno. No i wydaje się, że jako płyta jest jedna z tematów. Long playa. Long playa, dokładnie pierwszego. Oficjalnego, tak, najlepszego. To się nazywa demo, tak? Demo 2000. Co będziemy mogli znaleźć na płycie? Jakie utwory? Znaczy, myślę, że akurat tam w miarę... Każdy znajdzie coś dla siebie. No dokładnie, nie? Bo nie gramy tylko jakiegoś tam ostrego hard rocka czy coś. Chociaż to akurat będzie w większości, ale znajdą się też tam dwie ballady. Ogólnie gitarowe granie z mocnym wokalem i... I mocnymi kurkami. No, po prostu no, mocne gitarowe granie z jakąś dodatkową balladą, o tak bym to powiedział, nie? Kiedy będziemy mogli spodziewać się wydania płyty? Tego nie wiadomo, tak, nie? Szukamy sponsorów w tym momencie. Trzeba się uśmiechnąć, tak. Znaczy, no zobaczymy jeszcze, nie? Zobaczymy, tak naprawdę to tak jak mówię, nie mamy jakichś konkretnych planów i zobaczymy, może po tym Polsacie coś się wydarzy, może za chwilę ktoś do nas zadzwoni, także... Znaczy, ciężko powiedzieć, ale ogólnie plany są takie, że koniec sierpnia, wrzesień, coś takiego. I'll get back to myself and stay. Damn it all, my heart is burning fire. Musimy pamiętać, iż zawód policjanta nie jest zawodem w potocznym tego słowa znaczeniu. Czy ktoś to wierzy, czy też nie. Bycie policjantem to misja do spełnienia. Powołanie. Więcej. Jest to sposób na życie. Bardzo trudny sposób. Wszyscy wiemy doskonale, że o nas policjantach najchętniej mówi się wtedy, gdy często w niezależnych od nas powodów ponosimy porażki. Wówczas to my, policjanci, jesteśmy winni za to, że komuś skradziono samochód. Za to, jak to się zdarza coraz częściej, czyjś syn nie przynosi piątek ze szkoły. Za to, że ktoś dostał mandat. Nasze sukcesy z kolei to sieroty. Poza naszym kręgiem mało kto dzieli z nami nasze radości. Po drugie, nasza firma to bardzo zazdrosna istota. Nie toleruje przedkładania nad nią rodziny, czasu wolnego, planów osobistych. Czy nam się to podoba, czy też nie, musimy zawsze odpowiadać na jej wezwanie. Któż z nas nie był wielokrotnie, w najmniej odpowiednim momencie, niepokojony nagłym wezwaniem do służby? Na bok musiałem wówczas pójść wszelkie plany osobiste z wymarzoną wizytą u teściowej na czele. Na szczęście istnieją takie osoby wśród nas, na wyciągnięcie ręki, których czasami nie potrafimy zauważyć. A mam tu na myśli nasze żony i naszych mężów. Muszę powiedzieć z wielką satysfakcją jako przedstawiciel samorządu powiatowego i zwierzchnik tejże policji, że mogę być bardzo zadowolony, gdyż każdego roku, gdyż jest podsumowanie pracy ubiegłorocznej, to z ust komendantów, przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej zawsze padają słowa uznania, jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw. W różnych podziałkach statystyki wypada nasza komenda bardzo dobrze. Jest to zasługa przede wszystkim tych ludzi, którzy na ten sukces pracują. Mam tu na myśli wszystkich pracowników Komendy Powiatowej Policji,
pionem kierowniczym na czele i z tego powodu chciałem złożyć bardzo serdecznie w imieniu własnym, jak i pana wicestarosty obecnego na tym dzisiejszym spotkaniu, również razem ze mną, podziękowania. Dzisiejsze święto, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją, aby podziękować wam za wyjątkową, bardzo profesjonalną, trudną niewątpliwie służbę. Jako burmistrz bardzo się cieszę i w imieniu mieszkańców naszej gminy dziękuję, iż Wolsztyn uchodzi w opinii za ośrodek bardzo bezpieczny. Jest to na pewno bardzo ważne dla wszystkich naszych mieszkańców zamieszkujących ten teren, dla osób prowadzących działalność, ale myślę, że jest również ta cecha ważna dla turystów, którzy bardzo licznie Wolsztyn odwiedzają. Policja to egoistka. Nie odwzajemnia się awansami, godziwymi zarobkami. Oferuje jedynie czyste, wspaniałe poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku. Większość swojego zawodowego życia spędziłem w strukturach kryminalnych. I proszę mi wierzyć, nic tak wspaniale nie smakuje, jak uczucie towarzyszące pozytywnemu zamknięciu prowadzonej sprawy. Zatrzymaniu bandyty, który kogoś skrzywdził, czy też widoku wyrazów wdzięczności w oczach ofiary. Chwile te smakują lepiej niż najsmaczniejszy trunek i wynagradzają największy wysiłek. Nie osiągniemy tego jednak, nie poświęcając służbie całego możliwego wysiłku, całego swego czasu, całej swojej duszy. Wierzcie mi, warto jednak dążyć z całych sił do poznania tego niepowtarzalnego aromatu satysfakcji i poczucia dobrze wykonanej roboty. Problem wylewania statku przy nadmiernych opadach. Oprócz tego, pomimo, że byliśmy w zeszłym roku najładniejszą wsią w gminie Wolsztyn, jednak to nie daje nam jakiegoś szczególnie dobrego zdania. No, można tylko sobie popatrzeć, jak to wygląda. Kiedyś to ten stawek spełniał zadanie PEPOSZ. Jednak w tej chwili, kiedy to już nie jest aktualna sprawa, no, nie ma na to właściciela. Ponieważ spływają do tego stawku wody z drogi powiatowej, widzim Świętno i wody tu z ulicy Gminnej, ulicy Młyńskiej. A tam, gdzie jest styk interesów powiatu i gminy, tam zawsze pojawiają się jakieś niedomówienia. Czy staraliście się państwo udać do gminy czy do powiatu, aby ten problem rozwiązali? Oczywiście. Była delegacja, tutaj z panią Wiesią między innymi. Tak, zbieraliśmy podpisy od wszystkich sąsiadów, co mieli pozalewane piwnice. Mieliśmy od zeszłego roku, od października do kwietnia zalane piwnice, gdzie był opał, węgiel. To wszystko trzeba było wynosić i trzeba było piwnice pompać. Codziennie nawet po dwa razy tak nachodziło, bo był bardzo wysoki stan poziomu tu w tym stawku, a odpływu nie ma. I to wszystko się tu osadza. No nie ma, byliśmy, no niby potwierdzili nam, że ma być to rozpoczęcie, ale do tej pory nie ma nic robione. Kiedy państwo byliście? No było z półtora miesiąca temu. Gdzieś byliśmy z petycją właśnie, z podpisami u burmistrza w Wolsztynie. Nie? I do chwili obecnej nie ma żadnego odzewu? Nie ma żadnego odzewu. No niby nam obiecali, że to ma być w październiku robione, ale do tej pory nie dostaliśmy nic, żadnej informacji. Nie? Sprawa była również poruszana kilka razy na sesjach Rady Miejskiej. Oczywiście zawsze uzyskaliśmy jakąś obiecankę, ale do tej chwili wiadomo, jak to wygląda, nie? No ale żyjemy tą nadzieją. To jest ponad siły w naszej wsi. Nie? Te pieniądze, które my tutaj uzyskujemy, to znaczy 15 zł na mieszkańca, nie jest w stanie pokryć oczywiście tej inwestycji. Tym bardziej, że korzysta ze stawku również powiat. To z jakiej racji wieś ma
to inwestować. A w czynie społecznym, wiadomo, nie jesteśmy tego w stanie wykonać. Ilu takich mieszkańców jest zalanych? Jak stawek się zapełni, to natychmiast w sąsiednich tutaj posesjach woda zalewa piwnicę. No dlatego to jest tak, bo nie ma odpływu ze z tego stawku zrobionego. Jest tylko stawek, a żadnego odpływu nie ma. Jest propozycja, żeby to zrobić odpływ przez łąki do rowu głębokiego, ale wyczyścić i w tym by musiało być związane, żeby ten stawek był wyczyszczony. Bo przecież tu nie jest tyle lat ten stawek wyczyszczony, to jest wszystko zamulone. Tu jak trochę większy opad, to momentalnie poziom się podnosi, bo to nic nie schodzi, bo tu jest tak wszystko zamulone. Wszystkie ulice tutaj mamy utwardzone teraz. Wiadomo, że ta woda gdzieś się musi podziać. Jeśli nie do kanalizacji ściekowej, no to wszystko idzie tutaj do stawku. A ten stawek w takim stanie nigdy w życiu tego nie pomieści. W dniu dzisiejszym żadne władze nie przyjechały zobaczyć tak? Jak zwykle miałem przyrzeczenie, że przyjadą. Dzwoniłem po 8, ale jest godzina, która teraz? Za 15:10, jeszcze nikt nie przyjechał. Nowy salon fryzjersko-kosmetyczny La Femme w pasażu Ruelle 12 przy ulicy 5 stycznia oferuje wszystko, czego potrzebują kobiety i mężczyźni, aby zachować zdrowie i urodę. Na uwagę zasługuje jedyny w regionie system Focus RF 3D. To najnowocześniejszy, bezbolesny i najbezpieczniejszy sposób odmładzania twarzy i modelowania sylwetki za pomocą fal radiowych. Skutecznie walczy z tkanką tłuszczową i celulitem. Efekty widoczne są już w połowie zabiegu. Przyjdź, a przekonasz się, że młodość nie przemija. Motel Montana to komfortowo urządzony kompleks otoczony zielenią, położony nad Jeziorem Wolsztyńskim. Oferujemy 100 miejsc hotelowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Do dyspozycji gości ogródek letni i grillowy, plac zabaw dla dzieci oraz duży, strzeżony parking. Motel zapewnia pełną obsługę gastronomiczną w restauracji na 200 osób. Posiadamy przestronną salę weselną, apartament dla nowożeńców oraz salę kominkową. Swoje usługi dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Masz dość bezsensownego przepłacania za leki? Powiedz stop, stop przepłacaniu. Przyjdź do nas i kupuj najtaniej. Apteka Medyczna to najtańsze leki w Wolsztynie. Naszym pacjentom oferujemy leki za 1 grosz oraz rabaty aż do 99%. Ponadto dajemy gwarancję najniższych cen na leki na receptę. Przyjdź do nas już dziś i odbierz kartę stałego klienta. Tylko teraz aż 50 punktów w prezencie. Pacjencie, to dla Was zdobywamy tanie leki. Sprawdź nas. Apteka Medyczna Wolsztyn, ulica Gajewskich 1. Zapraszamy. Zapraszamy do salonu Rukcuk przy ulicy Drzymały 20 w Wolsztynie, który m.in. oferuje szeroki wachlarz podłóg laminowanych i drewnianych firmy Klasen. Do wyboru od ręki aż 60 najmodniejszych wzorów. W ofercie posiada także spory zestaw drzwi wewnętrznych wspomnianej firmy Klasen oraz w atrakcyjnych cenach drzwi zewnętrzne, wewnątrzlokalowe, listwy wykończeniowe, dylatacyjne i przyścienne, a także klamki. Uwaga! Rukcuk zapewnia fachowy montaż wszystkich produktów, a w promocji montaż podłóg całkowicie gratis. Na zakupione w salonie produkty udziela się pełnej gwarancji. To europejski komfort w dobrej cenie. Rukcuk, ulica Drzymały 20.
cała nasza działalność ludowych zespołów sportowych, te kilkanaście tysięcy klubów, mniejszych, większych klubików, ma służyć i służy dobrze, zgodnie ze statutem tej organizacji i tego stowarzyszenia. I chcielibyśmy niewiele od władz również krajowych, po prostu uznania, że jest taki partner, że on środowiskowo nie jest skażony faktem, że to są wsie, małe miasteczka i małe środowiska. Nie, to jest wręcz odwrotnie, to jest zaleta. Oczywiście my jesteśmy otwarci na wielu innych partnerów, parafialne kluby sportowe, innych stowarzyszeń, ale nie odbierajcie nam tego, co jest dorobkiem i w tym chciałbym spuentować. 65 lat doświadczeń na polskiej, sportowej, rekreacyjnej, masowej rzeczywistości. Dzisiejsze Mistrzostwa Polski Zrzeszenia w kajakarstwie tu w Wolsztynie to po pewnym okresie Białego Boru kolejne miejsce na mapie Rzeczypospolitej, których chcemy po pierwsze dowartościować organizatorów, bo przecież wasze kluby związane z wodą i z kajakami mają swoje osiągnięcia. Kasia Hełkowska-Weiss, wasza olimpijka z Seulu, jest najlepszym tego dowodem, tutaj wychowanica. Choć potem w zachodniopomorskim Wałczu szlifowała swoją formę w Centralnym Ośrodku Sportu. No i to jest właśnie dowód na tu wyłowiono ten talent, tu go wstępnie oszlifowano, tam dorobiono, a szczytem każdego sportowca, jeśli chodzi o osiągnięcia, są oczywiście Igrzyska Olimpijskie. I tak powinno być. Tak ważnym dla Zrzeszenia RZS Roku, w którym obchodzimy 65. rocznicę swojego istnienia do 11. otwartych mistrzostw w kajakach, akces zgłosiło 15 klubów, ponad 165 zawodników, także bardzo się cieszymy, że z roku na rok liczba uczestników tych mistrzostw rośnie. Za to i przyjęcie tego zaproszenia tu do Wolsztyna bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim działaczom, którzy zdecydowali się na udział w tych zawodach, no i oczywiście zawodniczkom i zawodnikom. Dziękuję bardzo. Wolsztyn z kajakarstwa spłynął od bardzo wielu lat, później był okres przerwy, ale kilka lat temu dzięki działaczom Wolsztyńskiego Klubu Kajakowego, którzy są wśród nas, klub został reaktywowany i bardzo prężnie się rozwija, także myślę, że ta impreza to również no, wielka zasługa działaczy tego klubu, którzy tutaj przyczynili się do jej zorganizowania. Sportowych wrażeń, koleżeńskich przyjaźni, zawodów bez kontuzji, w sportowej atmosferze, bez robocia komisji sędziowskiej, jeśli chodzi o odwołania. Wygrać mogą najlepsi, ale wszyscy tu dziś jesteście równie ważni i za ten udział chciałbym serdecznie tej 160 i 15 klubom serdecznie podziękować. 11 Mistrzostwa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe otwarte w kajakarstwie, junior i młodzików oraz ogólnopolskie regaty. O Puchar Burmistrza, dzieci, o Puchar Burmistrza miasta Wolsztyn ogłaszam za otwarty. Wolsztyn rozwija się w bardzo wielu dziedzinach i myślę, że jeżeli nawet mówimy o gospodarce, to turystyka i wszystko, co jest z nią związane, jest taką coraz bardziej odgrywającą ważną rolę dziedziną tej gospodarki. Wiele działań, które podejmujemy w ostatnich latach, mają sprawić, aby Wolsztyn również pod tym względem stał się atrakcyjny. Aby tak się stało, akweny, przy których Wolsztyn leży, a właściwie między którymi Wolsztyn leży, nie mogą być martwe. Ja się bardzo cieszę, że kilka lat temu został reaktywowany Wolsztyński Klub Kajakowy, który naprawdę przez te kilka lat wspina się na coraz wyższe szczeble triumfów odnoszonych przez szczególnie dzieci z naszego terenu. No i nie ukrywam, że wspólnie tutaj ze Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych od 2 lat czyniliśmy zabiegi, aby właśnie w dniu dzisiejszym odbyły się ogólnopolskie mistrzostwa w kajakarstwie dzieci. Jest to myślę impreza, która wspaniale promuje Wolsztyn, a przede wszystkim te walory turystyczne, o których mówiliśmy.
zrobiliśmy. Zainwestowaliśmy w infrastrukturę nad jeziorem, która jest nie tylko wykorzystywana dla spacerujących mieszkańców, turystów, dzieci, bo mamy tutaj niedaleko plac zabaw, ale ta infrastruktura została również przewidziana i tak pomyślana, by można było organizować takie imprezy jak dzisiejsza. Goście, którzy przyjechali tutaj z całej Polski, podkreślają, że te warunki techniczne, które udało się tutaj stworzyć, nadają się idealnie do organizacji różnych imprez, również takich jak dzisiejsza. Tutaj wspomniałem, że prężnie rozwija się klub kajakowy, który organizuje wiele zawodów, imprez o różnym zasięgu, o różnym charakterze i między innymi do organizacji takich zawodów potrzebne są specjalne pomosty pływające. Nie ukrywam, że przy okazji organizacji tej imprezy udało nam się zakupić takie pomosty z 50% dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i te pomosty już tutaj na trwałe w Olsztynie zostaną i myślę, że będą wykorzystywane przy różnych tego typu imprezach. Sport jest potrzebny młodzieży i uważam, że nasz klub tutaj w Olsztyńskim i Tomek Głażewski, który mnie również wychował, robi naprawdę super dobrą, że tak powiem, tak normalnie, po prostu dobrą robotę. Jest bardzo dobrym szkoleniowcem, jest bardzo dobrym trenerem, ma autorytet wśród młodzieży. Mam tutaj kilka faworytek kajakarek od nas z klubu. Mamy tutaj dobrego kajakarza niepełnosprawnego, mamy kilku dobrych też kajakarzy, którzy są w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wałczu. I super pomysł, tylko kochani rodzice, to od Was zależy, żeby to dziecko poszło na trening, żeby powiedzieć mu stop, tak, zamknij komputer, przyjdziesz, będziesz dalej. Wszystko jest dla ludzi, ten sport też jest dla ludzi, więc wypychajmy te nasze dzieci w ten sport. Trzymam przepiękne wiosło damskie 2.17, otrzymane tutaj od pana prezesa, od fundacji, dla naszego klubu. Parę lat temu, jak jeszcze byłem wiceprezesem Polskiego Związku Kajakowego, powołałem fundację, to była Polska, Poznańska Fundacja Kajakowa, która dwa lata temu została przekształcona w Polską Fundację Kajakową. Polska Fundacja ma za zadanie wspieranie Polskiego Związku Kajakowego, ale również wspieramy kluby. Ja jestem tylko założycielem, natomiast zarząd jest złożony, zarówno zarząd, jak i rada fundacji jest złożona z działających w biznesie, przede wszystkim ludzi, ale również członków zarządu Polskiego Związku. Ma to na celu wspieranie jak gdyby w najszerszym obszarze, no i również zbieranie pieniędzy. Z tych pieniędzy, które zbieramy, przeznaczamy dosyć dużą część na kluby i to jest między innymi jeden z elementów tego wspierania, wiosło kajakowe, które zostało dzisiaj przekazane. Z tego co wiem, klub jest najbardziej w tej chwili potrzebny trenerzy i mam nadzieję, że zarząd fundacji przyjrzy się pozytywnie do wniosku klubu i przekaże również w najbliższym czasie trenerzy dla młodych zawodników, którzy będą mogli również zimą ćwiczyć wiosłowanie, nie tylko na wodzie, jak jest lato i piękna pogoda. Myślę, że to jest bardzo ładne miejsce. Sam byłem zaskoczony, że w centrum miasta można rozgrywać zawody. Mamy podobny położony, powiedzmy, w centrum prawie miasta tor na Malcie, ale takie tory właśnie jak tutaj, jak organizacja, gdzie jest grono jak gdyby takich zapaleńców, którzy chcą to organizować, jest czasami to bardziej ciekawe niż duży tor, gdzie jest, wszystko się gubi. Natomiast tu jest taka atmosfera domowa. Myślę, że wszyscy, którzy
chodzą dookoła jeziora i przychodzą tutaj również na metę, są zadowoleni z tego, że coś się dzieje innego. Nie tylko, że tutaj ktoś trenuje, ale również ścigają się, odbierają zawodnicy medale. No i przede wszystkim jest piękna pogoda, która sprzyja po prostu kajakarstwu, a promocja kajakarstwa jest bardzo istotna, nie tylko powiedzmy w telewizji, ale również w takich miasteczkach jak Wolszyn, bo myślę, że Wolszyn to jest trochę historii polskich kajaków i mam nadzieję, że ta historia będzie dalej się dobrze rozwijała. Wielkopolska w sensie dofinansowania dofinansuje systemowo, czyli między innymi bardzo mocno finansujemy ludowe zespoły sportowe jako organizacja, która jest fantastyczna w układzie systemu sportu i wykonuje bardzo dużą ilość imprez. Ona jest bezpośrednio dofinansowana w całości. Wolsztyn jest pomagany jako bardzo ważne miejsce dla sportu w Wielkopolsce. W ostatnim czasie Wolsztyn bardzo mocno punktuje w systemie sportu młodzieżowego. Składają się na to oczywiście nie tylko władze regionu, miasta Wolsztyna, ale również, które też fantastycznie dofinansowują sport w tym regionie, ale przede wszystkim ludzie, którzy się tym zajmują. I tutaj jestem mile zaskoczony, bo Wolsztyn zaczyna konkurować nie tylko z innymi miejscowościami w sportach wodnych, ale Poznań też się musi zastanowić, mimo że ma najpiękniejszy ośrodek, może przesadziłem najpiękniejszy, ale jeden z najpiękniejszych na świecie. Przed chwilą rzeczywiście zakończyły się 11 otwarte, pierwszy raz w tej formule, Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w kajakarstwie młodzików i juniorów. Sportowo ważna impreza, dlatego że ona 3 tygodnie odbywa się przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży. Stąd wielu klubów potraktowało tutaj start bardzo w kategoriach czysto sportowych i o to nam też chodziło. Łącznie 15 klubów z 5 województw. No i blisko 180 zawodniczek i zawodników. To jest mniej więcej 50% więcej niż było na poprzednich 10 mistrzostwach, które organizowane były w Białymborze. W Wolszynie żeśmy starali się o pozyskanie tej imprezy po pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego, który zdecydował się dofinansować pomoc, którego byśmy tutaj w Wolszynie mieli przy współudziale oczywiście środków pana burmistrza i zaangażowaniu MKS Wolsztyn. Jak wspominają uczestnicy, mówię już wspominają, bo wyjeżdżają, impreza, harmonogram czasowy nam się zmieściła organizacyjnie, bez żadnych wpadek, przynajmniej nic mi o takich nie wiadomo, sędziowie na wysokości zadania, w związku z powyższym możemy jako wolsztynianie być dumni i zadowoleni, że to odbyło się w Wolsztynie, a taką jedną nową rzeczą, którą tutaj godzi się podkreślić, to, że zawody były transmitowane w systemie online z kamer wolsztyńskich i w szczytowym okresie czasu 780 internautów oglądało z całej Polski te nasze zmagania, co też o czym świadczy. W klasyfikacji klubowej gospodarz, czyli Zryw Wolsztyn, zajął pierwsze miejsce, ale jest to już jak gdyby przywilej trochę gospodarza, dlatego że wystawia trochę liczniejszą ekipę, ale było kilka pierwszych miejsc, co na pewno cieszy, że są, państwo doskonale wiecie, że mamy kilka zawodniczek przede wszystkim zdolnych, które no, mają określony dorobek sportowy i go dzisiaj tutaj po prostu pokazały. Klasyfikacja klubowa Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS. Pierwsze miejsce, 116 punktów, MKS Ryb Wolsztyn. Miejsce drugie, 98 punktów,
MKS Polster Człuchów. I miejsce trzecie LKK Ster Malczyce. 54 punkty. Oprócz bardzo wielu zalet, które towarzyszyły tej imprezie, od pogody poczynając, na wyjątkowo, powiedziałbym wzorowo poznańskiej dokładności wynikającej z harmonogramu i wielkim poczuciu bezpieczeństwa tu przeprowadzonej imprezy, miała jedną wadę. Niestety się już skończyła. I pozwolę sobie przed tu waszą kamerą, ale przede wszystkim społecznością wolsztyńską i wielkopolską, koledze Krzysztofowi bardzo serdecznie podziękować, bo się to on tutaj razem z kolegami ze Zrywu naprawdę napracował nad tym, żeby Wielkopolska była number one. Tego pan serdecznie gratuluję. Proszę państwu powiedzieć, przepraszam, że układanie toru i prawidłowość ułożenia toru była nawet z powietrza w dniu wczorajszym przez kolegę tak, przewodniczącego sprawdzana. Miałem okazję dzięki lotowi z wicemistrzem świata. Tak, tak jest, panem Orbatem. To jest paralotnia chyba, tak? Moto lotnia, obejrzeć to z góry, więc chcę powiedzieć i wolsztynianom, i panu, panie redaktorze, że Wolsztyn wygląda równie pięknie z góry, jak i z dołu. A swoją drogą jeszcze raz serdecznie gratuluję wzorowej organizacji i cieszę się, że decyzja o powierzeniu tej organizacji tych mistrzostw Polski zrzeszenia była bardzo trafiona. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. W chwili obecnej prowadzimy tą największą, czyli termomodernizację i instalację solarową, następnie informatyzację całego szpitala. Dodatkowo mamy zamiar kupić karetkę, wybudować windę nową, modernizujemy gabinety, które następnie będą wydzierżawiane. Także no, dzieje się bardzo dużo rzeczy w szpitalu. Mam nadzieję, że dobrych i dla dobra pacjentów i całych wszystkich mieszkańców powiatu wolsztyńskiego, tak? Coś więcej na temat tej termomodernizacji? Dokładnie, które budynki będą nią objęte? Skąd finanse? Inwestycja sfinansowana jest z dwóch źródeł. Pierwsze to oczywiście środki unijne, drugie to kredyt starostwa z Funduszu Ochrony Środowiska. Budynek oczywiście te główne, czyli stara część i dwa boczne są objęte tą całą termomodernizacją plus instalacja solarów na budynku północnym i budynku, który nie jest objęty termomodernizacją, czyli poradnia chirurgiczna i pozostałe poradnie specjalistyczne. Regularnie wymieniamy sprzęt medyczny lub uzupełniamy. W ostatnim czasie nastąpiło uzupełnienie sprzętu w momencie kontraktowania ratownictwa medycznego, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył wymogi, więc tutaj nastąpiło zwiększenie też i zwiększenie uposażenia ratownictwa medycznego, dodatkowy sprzęt specjalistyczny ratujący życie pacjentów. Oprócz tego na pewno państwo słyszeliście, Stowarzyszenie na Rzecz Szpitala Roberta Kocha kupiło dla oddziału wewnętrznego nowy aparat USG. Czekamy na taką oficjalne nam przekazanie, chociaż ten aparat już funkcjonuje i służy pacjentom. Dodatkowo nastąpiło bardzo dobrze wyposażony lekarz rodzinny w nowo wybudowanym właśnie pawilonie, gdzie mieści się również zakład pielęgnacyjny opiekuńczy i tam również został on właściwie w zupełności wyposażony w nowe sprzęty i dla lekarza rodzinnego i również zakład pielęgnacyjny opiekuńczy i w rehabilitacyjny i w monitorujące pacjentów i w diagnostyczne. W chwili obecnej złożyliśmy wnioski o zwiększenie limitu na lekarza, ponieważ do pomocy naszym lekarzom przyjęliśmy do pracy panią doktor Musiał, to jest pediatra i ona wspomaga naszych lekarzy głównych.
I w związku z tym wnioskowaliśmy właśnie do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie limitu przyjęć i Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zgodę, także w chwili obecnej przyjmujemy deklarację na panią dr Danielewicz. Czy może pani tak powiedzieć liczbowo, ilu pacjentów w tym momencie jest u lekarza rodzinnego tu przy szpitalu? Tak, ostatnio robiliśmy takie zestawienia na Radę Społeczną, jest to około 9 tysięcy mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. Zabezpieczamy naszymi lekarzami rodzinnymi i naszym lekarzom rodzinnym. Wróćmy na chwileczkę do ZPO. Oczywiście wybudowanie to pierwsza rzecz, teraz trzeba to utrzymać. Jak wygląda sprawa kontraktu na ten i na przyszły rok? W tym roku cały czas rozmawiamy na temat zwiększenia kontraktu, niemniej Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zgodę na przesunięcie środków między umowami, ponieważ w jednym z oddziałów nie mamy wykonania limitu, więc całe to półroczne niewykonanie zostało przesunięte na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i w chwili obecnej normalnie przyjmujemy pacjentów i mogę mówić, że właściwie są wszystkie łóżka zajęte, może jakieś tam pojedyncze są jeszcze wolne. Drugi ukłon w naszą stronę z Narodowego Funduszu Zdrowia to przede wszystkim spełniliśmy w tym zakresie wymogi. Możemy przyjmować na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy pacjentów z tak zwaną skalą Bartela Zero, czyli takiej bardziej intensywnej opieki medycznej. Tak, mamy pielęgniarki z kursem anestezjologiczno-intensywnej terapii oraz lekarza anestezjologa, który pełni opiekę nad tymi pacjentami. I wiem od pani Beaty, że w chwili obecnej bodajże jeden taki pacjent już jest. Czyli żadnych zagrożeń nie ma, a wręcz będą z tego w przyszłym roku korzyści. Tak, mamy zapewnienia, chociaż nie ukrywam, że Narodowy Fundusz Zdrowia w Poznaniu trochę jakby przesuwa to zwiększenie kontraktu i na ten rok, tłumacząc się, że jeszcze nie mają zatwierdzonego planu finansowego na nowe półrocze przez centralę w Warszawie. No i w chwili obecnej cały czas czekamy na to, czy mamy zwiększony ten kontrakt rzeczywiście do tych 45 łóżek, czy do 38, tak jak to było przed umniejszeniem nam kontraktu, ale myślę, że trzeba mieć pozytywne nastawienie do chęci i do przychylności Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital i Samodzielny Poniesiony Zakład Opieki to jest taki system naczyń połączonych, również tym, co się dzieje wokół szpitala, a przede wszystkim decyzje samorządowe, czy te administracyjne rządowe, czyli mówię tutaj o ministerstwie i o Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie ukrywam, że nasza działalność jest nie do finansowania w tej sferze takiej medycznej i to pokutuje ze względu na to, iż od szeregu lat nie była modyfikowana cena punktu. Tak? On jest od kilku lat, od czterech na tym samym poziomie, czyli 51 zł za punkt. A jak wiemy, śledząc to, co się dzieje w Polsce, w kraju, to i inflacja mamy 6%, a my jednak poruszamy się ciągle na tych samych funduszach i środkach. Niemniej rzeczywiście ten rok jest bardzo trudny i odbija się to naszej takiej płynności, może nie, ale takiej kondycji finansowej, ponieważ płynność szpital jeszcze ma i na pewno mieć będzie. Z tym, że borykamy się z takimi trudnościami typu płaceniem swoich zobowiązań, przesuwamy w terminach, tak, negocjujemy z dostawcami i na chwilę obecnej jest to dosyć dobrze prowadzone. Niemniej nasze bilanse, które robimy co miesięcznie, zaczynają nam przewyższać straty te, które zaplanowaliśmy. I to jest właśnie takie niepokojące, że możemy przekroczyć tą stratę, którą zaplanowaliśmy w planie finansowym na ten rok. No ale mam nadzieję, że uda się z tego wszystkiego tak wybrnąć, ponieważ są prowadzone i działania takie zapobiegawcze. Mogę tutaj przytoczyć z ostatnich wyliczeń, na przykład do roku ubiegłego mamy oszczędności w materiałach, w innych takich rzeczach dotyczących działalności około 300 tysięcy. Więc tutaj chwała pracownikom, że zaczęli mieć tą ekonomię też na względzie oprócz zdrowia pacjenta. Niemniej nie zagraża to ani zmniejszeniu jakości, ani dostępności pacjentów do nas. Wszystkich przyjmujemy, mimo że te nadwykonania mamy. W chwili obecnej nie ukrywam, że sprawdzamy i
przyglądamy się szpitalom, które się przekształciły. Ja myślę, że tutaj duża rola przekonania mieszkańców powiatu wolsztyńskiego, jak i wszystkich osób, że to przekształcenie w spółkę nie wiąże się z jakąkolwiek prywatyzacją, bo tu jakieś takie przekłamanie doszło i stąd te niepokoje takie społeczne zarówno i pracowników w SPZOZ-ie, jak i właśnie mieszkańców. Chciałabym podkreślić, że jeżeli dojdzie do przekształcenia, to nie ma to nic wspólnego jakby z taką prywatyzacją w tym sensie takim złym, tak? Bo to dalej będzie szpital finansowany ze środków publicznych. Na pewno zarządzający spółką będą robić wszystko, aby ten główny źródło finansowania, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, utrzymać. Czyli dalej są to usługi refundowane z tego tytułu i będzie jak najbardziej bardzo dobry dostęp. Niemniej pewne rzeczy można będzie wprowadzić i dodatkowo opłaty pobierać, ale to są naprawdę tak znikome dodatki do tej całości, że gdyby to miało usprawnić tak na 100% całą sytuację finansową szpitala, no to niestety nie uzdrowi, tak? Wręcz dodatkowo dołoży dodatkowe obciążenia finansowe, jak podatek, jak różne inne zobowiązania, które w chwili obecnej na przykład SPZOZ nie płaci.
1 września o świcie wojska hitlerowskie zaatakowały na lądzie, morzu i z powietrza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczęła się II wojna światowa. Wedle danych oficjalnych ogólne straty Polski w latach II wojny światowej wynoszą 6 milionów 28 tysięcy osób, w tym 3 miliony Polaków i około 3 miliony ludności pochodzenia żydowskiego. Zasługuje na uwagę, że ponad 1 800 tysięcy ofiar hitlerowskiego terroru i działań wojennych stanowiły dzieci i młodzież do lat 16. Mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej nigdy nie zapomną zbrodni hitlerowskich dokonanych tu, na Bielniku i w lasach Kuźnicy i Dąbrowy Starej. Nie zapomnimy zbrodni w Tuchorzy i w Gościeszynie. Zawsze pamiętać będziemy, że w obozie jenieckim w Komorowie hitlerowcy zamordowali przeszło 4000 Rosjan, a w piwnicach Rafi katowali i zabijali najlepszych synów ziemi wolsztyńskiej. Jesteśmy świadomi, że wrzesień 1939 roku, mimo straszliwych ofiar, nie był tylko narodową klęską. Rozpoczęliśmy wówczas pierwszy dzień wojny obronnej. Dniem ostatnim tej wojny był 9 maja 1945 roku. Była to bowiem wojna obronna w dniach najazdu i wojna wyzwoleńcza w dniach ofensywy. Owocem tej batalii są narodziny Polski Ludowej, ojczyzny ludzi epoki socjalizmu i pokoju. To waleczni synowie tych ziem, którzy własnym życiem zapłacili za wolność, za demokrację. Nie ma chyba człowieka, który by czytając wyryte na tablicy pamiątkowej nazwiska, nie doznał najgłębszych, wstrząsających uczuć. Na terenie naszego powiatu polegli plutonowy Walenty Ciesielski, plutonowy Józef Danieluk, szeregowy Józef Gajk, szeregowy Grzegorz Grubiński, szeregowy Joachim Lemański, szeregowy Mieczysław Lipiński, sierżant Antoni Matysik, sierżant Józef Olech, szeregowy Jan Piątek, kapral Józef Frauer, podporucznik Franciszek Sławiński, szeregowy Marian Warno, szeregowy Michał Zoń. Razem walczyli o umocnienie demokracji, razem niszczyli podziemie faszystowskie, jednym strumieniem płynęła ich krew. Cześć ich pamięci.